Są wydarzenia, które z pewnością zasługują, by je polecić. Jednym z nich jest Teatr Stolikowy. Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie lubi dopieszczać mieszkańców mniejszych miast. Ostruda coś na ten temat wie i wspomina sztuki z łezką wokół. Teraz powody do radości ma Działdowo. Tu aktorzy wizytują dość cyklicznie. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Działdowa i okolic dnia 24 lutego, to jest poniedziałek, na godzinę 18:00 odbędzie się u nas teatr przy stoliku. Jest to sztuka czytana. Tym razem wystąpią u nas pani Wiesława Szymańska oraz pan Marian Czarkowski ze sztuką pod tytułem Oto czulęd na dzisiejszy szabat. Obsada jest już znana, teraz słów kilka o samym spektaklu. Zapowiada się interesujący wieczór. Słuchacze będą obcować z kulturą żydowską. Pomysłodawczynią tej sztuki jest pani Wiesława Szymańska. Jest to sztuka, która opowiada o barwnym świecie żydowskiej obyczajowości, o ich przywiązaniu do tradycji, pielęgnowaniu domowych rytuałów, o przewrotnym humorze i o całej barwnej kulturze żydowskiej. Kto nie był, niech żałuje i zaległości nadrobi. Warto. Teatr Stolikowy stanowi wyjątkową formę obcowania z kulturą. Prosimy uwierzyć na słowo.